name of freedom, we take the battle to them. Siemano, dzisiaj sobie weźmiemy na, jakby tak powiedziałem, taki tapetę, gdzie będziemy mogli porozmawiać z dowódcach. Nie będzie tego dużo, no jak widzicie, inżynierów nie ma dużo. Są to dowódcy, którzy niedawno się, jakby tak powiedzieć, pomalutku zaczęli u nas pojawiać. No w sumie pierwszy to była, jak dobrze pamiętam, Babur z Małgorzatą. Tak mi się zdaje, że oni tak jako pierwsi wyszli. Potem był tutaj Gonzalo z Madą. Więc to jest coś, co się niedawno pojawia i pomalutku rozwijało. I to robiło naprawdę dobre cyferki w KVK. I w sumie ci dowódcy są dostępni od KVK 3. Ale co mnie najbardziej zastanawiało, to to, że inżynieria miała, jakby tak powiedzieć, bardzo słabe, jakby tak powiedzieć, na początku podejście, czy bardzo słabe podejście liczby do inżynierii, potem oni to jakby tak rozwinęli i ci dowódcy stali się bardzo grywalni. Dostali też bardzo dobre sety do gry. Nie będę ukrywał, bo sety związane, set bonusy ogólnie i te statystyki, które tam były przy inżynierach, były naprawdę, to czy są naprawdę top. No i też tam dodatkowy ring, który dostali w soku, też robił robotę razem z ringiem, naprawdę się fajnie z tego, co no, sprawuje. Lecz no, nie do tego dążymy. Dążymy do tego, żeby tu przegadać po prostu, czy inżynieria pomalutku nie schodzi na dalszy tor. Jeszcze rok temu mówiłem, nawet jakbyśmy na zlocie w Warszawie, że to jest przyszłość. To, co Lilith robi, to robi coś, co jest naprawdę niezłe. I uważam, że oni tam te cyferki robią naprawdę niezłe i fajnie takie mieć taką inżynierię z tyłu, która będzie biła, strzelała i robiła różnicę podczas walk w balu. Bo nie będziemy ukrywać się, że robiła. Jak się dobrze ktoś zostawi, to potrafi naprawdę zrobić dobre kapeki na tej inżynierii. Takie najczęściej sprawy, które tutaj były, no to był Gaia Madak z Gonzalo lub też Małgorzata z Gonzalo. Głównie takie widziałem zestawy. Babura tam już potem słabiej widziałem w openie, chociaż też się gdzieś tam trafiał. No on bardziej, wiecie, jest jako ten typowy do single target, bo Babura tak bardzo chyba się... Nie widziałem na KVK, patrzyłem na tych inżynierów. Głównie gdzieś tam Małgorzata, ta albo Gaia Madak był jako pierwszy, no i ten Gonzalo był to jako ten drugi dowódca, prawda? Który tam gdzieś tam z tyłu bił i to nawet robili niezłe cyferki. Lecz po tych, jakby tak powiedzieć, takich zmianach, które tutaj Lilith wprowadziło, a dokładnie do czego, o co chodzi, co zmienili. Ja wam pokażę tutaj, wejdziemy sobie tylko w królestwo. Może tu akurat to znajdę szybciej. I pokażę wam, co Lilith zmieniła. To jest coś, o którym tam rozmawialiśmy sobie przy jakiejś jednej z aktualizacji. Lilith wprowadziło nowy buff króla. Umiejętność króla, może tak to nazwijmy, która nazywa się inspiracja. Aktywna umiejętność wybierze jeden z oddziałów na królestwie, które będzie pełnił rolę oddziału inspirującego. Wręcz wszystkie walczące w zarciu oddziały będą w jego zasięgu. Po użyciu jej tej umiejętności będą otrzymać 20% mniejsze obrażenia dystansowe i zadawać o 50% większe obrażenia dystansowe od kontrakotu przez 5 minut. Więc czas nawiedzenia 45 minut. Więc... No, wypuścić coś, co troszeczkę znerfi tych inżynierów, ale czy to dostają jakiegoś bardzo dużego nerfa? Myślę, że nie, te 20% po prostu ograniczy ich te chore raporty, które robili, bo robili naprawdę niezłe. Dużo też miałem informacji też od moich graczy z mojego KD, też od Polaków, że bardzo w wielu królestwach dużo ludzi twierdzi, że trzeba coś zrobić z inżynierami, ponieważ... Oni nie tracą tyle surowców w KVK, jak inni, którzy walczą w open. No bo wiadomo, my się w open klepiemy, a tam gość tu sobie siedzi i jak są dłuższe bale, klepie sobie kapeki. A jak przegrywa się ten gdzieś tam bale, to wiadomo, się złożą szybko tam w te, nie wiem, czy to jest 6-8 sekund, już nie pamiętam. Złożą się, odejdą na bok i dalej się gdzieś tam biją, nie? I nie tracą tyle, bo tych wojska tak często nie padają i nie tracą tyle surowców. No i troszeczkę w tym racji było, bo dużo widziałem. Nawet jak teraz po lostach, jak na 1903 patrzyłem, jak grali, to mieli bardzo dużo inżynierów, tam było dużo tych marszy, co gdzieś tam klepało. No i coś w tym jest, że jednak gracze, którzy są tymi inżynierami, też muszą grać openie, też muszą grać, brać w tym czynny udział. No bo RS-owo jakby tak się bardziej sejwują, ale kapeki swoje robią, nie? Zabicia i tak dalej, więc to też robi różnicę.
Więc ta inżynieria niby tam została tak szybko, fajnie przez rok przyjęta, ludzie w to poszli, lecz przyszła Lilith i zaczęła trochę zmienić, bo gracze płakali, że ta inżynieria robi za dużo, za dobre kapeki, że ludzie w balach są właśnie pokrzywdzeni. Więc tutaj powiem wam taką opcję, że rzeczywiście ja to rozumiem i szkoda, że będzie tak, jakby tak powiedzieć, te, no kurczę, będzie to tak wyglądało słabo. Lecz ja uważam, że taki buff króla się przyda. Między innymi, jak to już oceniam przy tych buffie, no też tutaj będziecie pewnie widzieć, że to wygnanie miało być zmniejszone do 72 godzin. No, czy Cedek chyba miałby zostać zmniejszony, chyba został, już nie pamiętam, czy został, ale nieważne. Wiem, że ogólnie to wszystko tutaj, tu chyba to było 3 godziny, a tu jest teraz 24, to może, czy 3 dniowa, to jest 24. Nieważne, ale tu jest gdzie inspiracje, jeżeli chodzi o inżynierów, po prostu będą, mi się zdaje, że dalej będą grywani, ale już nie będą robić takich chorych cyferek. Jest tu po części nerw na graczek inżynierii, lecz no pytanie, co oni teraz dostaną, nie? Bo oni są chyba w tym momencie na etapie nowego, jakby tak powiedzieć, nowych dowódców. Nie wiem, czy oni teraz wyjdą, bo informacje o tych nowych dowódcach są różne. Lidl mi napisało, że normalnie powinna być to inżynieria i przywództwo, czyli powinniśmy dostać tutaj kogoś nowego z inżynierii, z przywództwa i tutaj między tymi, jakby tak powiedzieć, no, wybierać. Lecz no, ci inżynierowie wiadomo potrzebują tych dowódców, więc uważam, że ostatnio chyba jak on wychodził, to był właśnie Gaia Madach i był Gonzalo i wychodził chyba Lapu-Lapu. Jakoś tak to było, że trzech dowódców było. Jak to będzie tak sobie wyglądać, nie wiem. Niektórzy twierdzą, że kawaleria się pojawi nowa. Gdyby oni teraz wypuścili między grudniem a styczniem nową kawalerię, naprawdę ja bym się tak, no wkurzyłbym się, nie? Wkurzyłbym się bardzo, bo wypuszczają Ragnara, niektórzy pracują nad kolejnymi dowódcami, którzy tam zaczynają kolejny marszami, jeżeli chodzi o gier, i zbierają to do tego, gdzieś tam to inwestują, żeby mieć ten piąty, szósty marsz, a oni nagle wypuszczaliby coś nowej kawalerii. No i ja bym się bardzo wkurzył i uważałbym to za taki bardzo duży sztylet w plecy w wykonaniu Lilith. Tym bardziej, że oni tutaj w ostatnim czasie dużo robią takich ciężkich rzeczy, więc dla mnie gracze inżynierii, jeżeli już tak ktoś tam poszedł inwestor, powinni dostać nowego dowódcę, tak samo przywództwo powinno dostać coś, co zastąpi moim zdaniem już Herakliusza, lub też coś, co będzie fajnie grywalne na przykład na zamku z Herakliuszem, bo ten Lapu-Lapu to tak średnio to wygląda, Lapu-Lapu Herakliusz na zamku, no ale niektórzy też tak grają, więc... Mi się zdaje, że tyle ode mnie, jeżeli chodzi o inżynierów słynnych taczkowozach. Wiadomo, tutaj taczki robią inżynierom dużo. Te formacje, które tutaj działamy na tej fałce, też ponoć czasem polecą ludziom takie mocne, że dotyka ataku dystansowy, że to jest mała bania. Więc naprawdę fajnie, że tutaj coś się rozwija, jeżeli chodzi o tę inżynierię. Fajnie, że zostaje tego debuffa w postaci tego skin skill, ale to jest na 45 minut jest ten, jakby tak powiedzieć, ten cedek, więc oni tam przez parę minut nie będą widzieli, ale na innych będą się potem znowu czaskać, więc ten debuff, tak, aż tak tutaj mówię, takiej dużej różnicy w dużych walkach w OP nie może nie zrobi. No ale co 45 minut tam rzucanie, to też król, dany król też to zużyje trochę tych materiałów, no ale wiesz, żebyś widział, że tam naprawdę oni, jest tam parę tych rzeczy rozstawionych, to taka inspiracja się na pewno przyda, że zepsuje raporty troszeczkę przeciwnikom, więc co będzie dalej? Zobaczymy z tą inżynierią. To jest temat, który jest bardzo świeży i nowy, więc ja jeszcze niedawno, jak z wami rozmawiałem i tu pisałem wam, że ja się nastawiam na nowy inżynier, że ja będę robił szósty marsz inżynierii, no ale na tą chwilę jesteśmy w takich etapach tej gry, że mi się zdaje, że jednak nie, że jednak pójdę w szósty marsz, open, i to będzie kolejna piechota po oczyniu łucznika, których tam pomalutku sobie już jestem pomału już gotowy na zrobienie całego setu. Tyle ode mnie, dzięki wielkie, że mnie wspieracie, lajkujecie, komentujecie, że przez cały czas to się toczy i jesteście ze mną,
Widzę, że to przez cały czas tam te oświetlenia są. Chciałbym rozbudować jak najbardziej te subskrypcje, jak najwięcej, żeby móc coś już jeszcze więcej tworzyć. Też już jakby tak powiedzieć, się lepiej mnie Lili dzięki temu promowała w internecie, bo to też osiągnięcie danego pułapu też mi daje dodatkowe boosty, jeżeli chodzi o promowanie moich filmików związanych z Rise of Kingdoms. Więc jeżeli mi w tym pomagacie, dzięki wielkie jeszcze raz, do zobaczyska, hej!